O, półfinał strasznie nie wyszedł, dopływałem do ściany, ale w finale wszystko było idealnie. To jest to, co się trenuje cały rok właśnie. Oczywiście akurat start mam świetny, mogę powiedzieć tak, że pływanie na dystansie, nad tym dużo pracowałem w tym roku. Jak widać, już coraz lepiej mi idzie, ale jeszcze trochę brakuje. Jak zaczęła się twoja przygoda z pływaniem? Zacząłem pływać w pierwszej klasie szkoły podstawowej, tak jak większość pływaków, przez skrzywienie kręgosłupa. Rodzice mnie zapisali na basen, no i tak zostało jakoś. No jeszcze dużo medali jest w zasięgu. Zaraz mamy sztafetę 4x100 krałem, będzie ciężko, będziemy walczyć, ale jeszcze z faworytów, myślę, Karol Zbutowicz na 99% będzie medal, to mogę powiedzieć. Jacek Arnetewicz dzisiaj wszedł do finału chyba z 5 czasem, no będziemy walczyć na pewno. Polacy są waleczni, także jest dużo szans jeszcze medalowych. No, atmosfera jest naprawdę świetna, jeszcze nie byłem na igrzyskach, mam nadzieję, że za rok pojadę, ale wydaje mi się, że już wiem, jak to jest wszystko zorganizowane, jakie to uczucia, bo naprawdę na takich ogromnych zawodach jeszcze nie byłem.